Grube miliony pozyskał Bełchatów w obecnym okresie programowania. Dzięki nim zrealizowano projekty za ponad 300 milionów złotych. To inwestycje, które widać gołym okiem, ale nie tylko. Ponad 2000 uczniów korzystało z zajęć pozalekcyjnych. Powstał geoportal czy darmowy dostęp do szybkiego internetu. Dochodziły do nas takie głosy, że no to tak łatwo, bo są pieniądze europejskie, to jest łatwo budować, jest łatwo rozwiązywać problemy. Otóż powiem tak, żeby skutecznie pozyskiwać te środki, trzeba było się do tego skutecznie przygotować. Wiemy, żeśmy tego czasu nie przespali. Tego czasu do 2004 roku, od 2002 do 2004 pracowaliśmy nad dokumentami, które pozwolą nam skutecznie sięgać po środki pomocowe, bo żadnych dokumentów tego rodzaju w tym urzędzie żeśmy nie znaleźli, przychodząc do tego urzędu, więc rozpoczynaliśmy tak naprawdę od zera i to powinno historycznym tym momencie dziesięciolecia naszego przystąpienia do Unii Europejskiej wybrzmieć. Miasto skutecznie pozyskuje środki. Najpierw z tak zwanego sporu, potem z Regionalnego Programu Operacyjnego, z Funduszu Spójności czy Funduszu Społecznego. Czy równie skuteczni będziemy w przyszłości? Dziś musimy mówić o dobrych rozwiązaniach o charakterze regionalnym. I te rozwiązania już dziś nazywamy. Połączenie kolejowe Bełchatowa z Piotrków, Bełchatów, kierunek Wieluń, kierunek Wrocław, kierunek Złoczew. Dobre połączenie drogowe również z tego samego kierunku, być może również z odejściami na poszczególne gminy. Dobre połączenie Bełchatowa z trasą S8 poprzez drogę w kierunku Pabianic z obwodnicą wschodnią Bełchatowa. To wszystko wpisuje się w pewien całokształt. To w dokumentach strategicznych, w dokumentach planistycznych województwa już jest. My mamy teraz zrobić wszystko, żeby te nasze projekty, te nasze wyobrażenie o tej rzeczywistości stało się faktem za sprawą środków finansowych z lat 2013-2020. To będzie największy strumień środków finansowych, który spłynie do Polski. Następnego takiego już nie będzie. Tylko w ten sposób jesteśmy w stanie, gdy zrobimy te, będziemy gotowi do tych dobrych rozwiązań logistycznych, dobrych rozwiązań gospodarczych, jesteśmy w stanie zmieniać rzeczywistość wewnątrz Bełchatowa, bo te zmiany logistyczne, te zmiany gospodarcze będą napędzać inne zmiany, które w tym mieście mogą zaistnieć za sprawą tych, którzy wykorzystując to wszystko, co nam w moim przekonaniu uda się przygotować, co wykonamy, wykorzystując to, będą tu w Bełchatowie obecni po to, żeby dołożyć swoją cegiełkę, również tą prywatną, gospodarczą, do rozwoju tego miasta. A mamy potencjał, mamy dobre miejsce, jesteśmy stolicą paliwową, energetyczną kraju. Dziś tego nikt nie neguje, nikt z tym nie dyskutuje. Jesteśmy subregionalnym miastem, subregionalnym obszarem, zauważalnym w strategii rozwoju województwa jako drugi obszar funkcjonalny tuż po Łodzi, więc nawet w tej polityce, czy też w polityce zarządu województwa jesteśmy postrzegani jako strategiczne miejsce. Musimy to wykorzystać. Najważniejszą rzeczą jest, abyśmy stworzyli porozumienie tych wszystkich, którzy w tym obszarze funkcjonują. Dziś to porozumienie jak gdyby raczkuje, ono się kształtuje. Pewne gminy, wójtowie pewnych gmin rozumieją ten problem, już są gotowi, ale musimy pracować nad tym, żeby nie było w tym obszarze funkcjonalnym białych plam, bo białe plamy to problem z realizacją inwestycji. Jeszcze raz to podkreślam, niezbędne na realizację tego będą olbrzymie pieniądze. To nie są pieniądze, o których dziś mówimy, tak? To 300 milionów zainwestowane w Bełchatów w tym okresie, w ostatnim okresie i będzie niewspółmiernie mniejsze od tego, czego spodziewamy się w perspektywie 2013-2020, jeżeli chodzi o realizację tych inwestycji o charakterze infrastrukturalnym, liniowym, czyli drogowym, kolejowym. To są olbrzymie nakłady. To są nakłady, które z całą pewnością tą kwotę, o którą mówimy dziś z perspektywy tych 10 lat, stanowczo i znacząco przewyższają. W oparciu o potencjał własny oraz środki unijne możliwa będzie realizacja wielu przedsięwzięć gwarantujących dalszy dynamiczny rozwój Bełchatowa. Wiedza i doświadczenie samorządowców dają gwarancję na skuteczność również w przyszłości.